Witam, witam. 27 czerwiec. Ostatni wyjazd przed urlopem. Tym razem w pojedynczej obsadzie. Lecę do Montecchio, ale pierw muszę sobie załadować towar w Strzelinie. Tak więc zapraszam. Przyjechałem i powody się wpakowywał, czekam za naczepą, bo kolega pojechał rozładować naczepę, którą mam zabrać. Podpinam się, lecę na Strzelin, tam ładujemy pompy i do Montecchio, okolice Vicenzy. Tak jak mówię, pojedyncza obsada, tak więc dzisiaj zajadę gdzieś. Chciałbym na ten 105 km między Wierniem a Gracem. Tam pauza, jutro dolecimy na miejsce i postaramy się zrzucić. Ogólnie awizację mam dopiero na środę, ale postaram się to zrzucić we wtorek. Dobra, na razie tyle. Hej. Ja już auto odpaliłem, żeby się trochę schłodziło, bo jest tak gorąco, że to jest naprawdę masakra. Żona mi tu wszystko przygotowała. Muszę teraz to jakoś wpakować do lodówki. Na każdy dzień mam przygotowany posiłek, wpisany. Zbijamy kilogramy, więc liczymy kalorie. Sam bym tego nie ogarnął, że moja żona takie rzeczy umie i fajne posiłki wymyśla i wszystko. Tak więc jest spoko. Kurde, najgorzej się wpakować. Ta lodówka niby jest duża, ale jak się jedzie na cały tydzień i ma się przygotowane jedzenie w pudełkach, tak jak ja, to jest problem. Nie wszystko mi się zmieściło. Niektóre rzeczy będę musiał zaraz zjeść, chociaż nie miałem w planie. No ale tyle. Nic nie zrobię. Zmieściłem ile mogłem, resztę trzeba będzie zjeść. Oj, czekamy. Za naczepą. Tutaj mechanik poprosił, żebym na placu przystawił naczepę, bo im przeszkadza. No to byłem ile? 10 minut na dworze, cały mokry, nie? Pogoda naprawdę dziś jest przepiękna. Tylko, że w taką pogodę to lepiej gdzieś posiedzieć sobie nad basenem z piwkiem w ręku, a nie do roboty. Tyle plus, że mamy tutaj klimę, naprawdę klima znakomicie działa, nabita, chłodzi pięknie. O, jak to w transporcie? Byłem wcześniej, miałem zapas czasu. Kolega przejechał 15 po drugie, jeszcze miał rozładunek w Legnicy z wymianą palet. Komplet palet, 33 sztuki były na naczepie, więc miałem do wyboru, albo to przerzucić do paleciar, do tych schowków, co są pod naczepą zamontowane, albo pojechać na bazę firmy i poprosić magazyniera, żeby mi to zrzucił wózkiem i po prostu pojechać bez palet. No i wiadomo, że wybrałem tą drugą opcję po konsultacji ze spedytorem, bo nie miałbym czasu po prostu, żeby to zrobić, bo przerzucenie 33 palet to jest z pół godziny roboty co najmniej, a ja na 15 mam załadunek, już jestem spóźniony, więc to była najlepsza opcja, najmniejsze zło. Co, jedziemy. Będę spóźniony na załadunku, ale mówię, tam problem.
problemów z tym za bardzo nie robią. Przeważnie można się dogadać. Później jeszcze będę musiał napisać wiadomość do spedytora, że te palety zostały tu na placu, żeby mieć też potwierdzenie w telefonie. Znając życie, później ktoś będzie szukał albo pojedzie na załadunek, palet nie będzie i będzie dym. A tak wyślę wiadomość i będę kryty. O, mówię, kurde, podpięcie naczepy teraz tutaj, żeby podwieźć te palety paleciakiem. To nie jest temperatura do pracy, naprawdę, to jest katastrofa. 38 stopni pokazuje w samochodzie. Tutaj na komputerze. No, naprawdę, na pewno tyle nie jest, ale jest bardzo ciepło. Dobra, nie ma co się nad sobą użalać. Jedziemy do Włoch, a tam ponoć to już w ogóle jest piekło. Właśnie mówili w radiu, że rekordowe temperatury, więc zapowiada się ciekawie. Jesteśmy na miejscu. Linie. Firma spora, ale magazyn i ogólnie plac mają mały. Jak widać, pełno różnych tutaj rzeczy poukładanych. Trzeba uważać, żeby nie uderzyć, nie urwać zderzaka czy coś. No, my tutaj mamy pod szóstkę mamy się ulokować. Czyli to ta pierwsza rampa. Ogólnie to jest masakra. No miejsce. Cofam. Lubię tu, bo jest ciasno, tak? Pełno wszystkiego tu poukładane. Trzeba uważać. Trzeba awaryjki. Tak to powinno wyglądać. Żeby wszyscy wiedzieli, że cofam i nie wszystko widzę. A ja już pod rampą ustawiony. Czekam, aż zaczną ładować. Mówię, firma spora, ale plac malutki mają. Te rzeczy tutaj poustawiane, co są, to nie pomagają w cofaniu pod rampę. Ale cóż, trzeba sobie radzić. Nie zawsze są firmy, gdzie są lotniska, że jest gdzie się wyciągnąć, gdzie zrobić poprawkę. Czasami jest tak, jak jest. Ładują. Nieśmiało, ale ładują. Już godzinę jestem pod rampą. Zaczęli ładować może z 20 minut temu. No, różnie tutaj z tymi załadunkami, bo to tak jak widzieliście, te skrzynki, to nie jest towar na paletach, że każda paleta jest taka sama. Są skrzynki większe, mniejsze, jakieś luzem niektóre rzeczy, niektóre w dużych takich pojemnikach, różnie. Dlatego te załadunki różnie trwają też. Godzina 17:05. Ja ruszałem o 14:15. Czas pracy ruszyłem. Więc teoretycznie na 15 godzin, jakbym chciał pracować, to mogę do 5 rano.
zobaczymy. Jeszcze tutaj w Strzelinie jest zamknięte centrum miasta, żeby dostać się do drogi numer 39. Jest zamknięte rondo, więc nie mogę przejechać tutaj. Będę musiał się cofnąć w stronę Wrocławia i tutaj na objazdem. Nie pamiętam numeru drogi, ale no muszę się cofnąć 20 km. Dopiero się przebijać do ósemki. Wyjeżdżamy. Ogólnie tu można by było przez miasto przelecieć, tylko że pod zakaz 10 ton. A nie chcę tego robić, ponieważ tam się czasami lubi ustawić straż miejska tutaj ze Strzelina albo policja. Teraz sobie właśnie googlowałem, bo tak zastanawiałem się, może by tam pojechać, ale mandat 500 zł niby, więc na drobie pół godziny i się cofnę do objazdu normalnie i będzie po sprawie. Jedzie tym busem 60 na godzinę, jakiś kurwa gamoń. Wyprzedził wszystkich ledwo co i teraz on. Bohater. Tragedii. Bo dojechać do tej granicy w dzień to jest katastrofa. W nocy to się fajnie dojedzie, ale za dnia wyjedzie ci taki gamoń i jedziesz, kurczę. Dłuży się ta droga. 60 na godzinę. A wyprzedzał nas tak, że ledwo się chował, żeby nie uderzyć z naprzeciwka, kurde, w osobówkę. Ogólnie przypomniało mi się, że chciałem wam opowiedzieć o sytuacji, jaką się miałem w ZUS-ie. Wspominałem już, że przed wyjazdem miałem spotkanie w ZUS-ie z lekarzem orzecznikiem. W styczniu tam miałem wypadek w pracy przy rozładunku, zerwałem mięsień bicepsa lewej ręki, tam miałem operację, 2 miesiące, mają 4, jakaś rehabilitacja, oczywiście prywatnie, bo nikt z NFZ-u mi w szpitalu nie zaproponował jakiejkolwiek rehabilitacji, no nieważne. Ale z racji tego, że to był wypadek w pracy, no to wiadomo, należy się jakieś odszkodowanie, też jest to normalnie ubezpieczone, składki są wprowadzane i tak dalej. No, czyli 21 stycznia uległem wypadkowi, 21 marca wróciłem już po operacji i rehabilitacji do pracy. Po 3 miesiącach zostałem wezwany właśnie przed oblicze lekarza orzecznika. No i wiadomo, kazali, w piśmie dostałem, żeby przynieść całą dokumentację medyczną, która u mnie ma, nie wiem, z 80 stron. No i przyniosłem, spodziewałem się jakiejś rozmowy, badania, wywiadu, czy mnie ta ręka boli, czy mnie nie boli, jakieś odczucia, cokolwiek. A całe spotkanie trwało jedną dosłownie minutę. Czekałem 1,5 godziny, aż łaskawie pani lekarz, która już podejrzewam tego dorabia do emerytury, zaprosi mnie do gabinetu. Na dokumentację medyczną nawet nie spojrzała. Jedyne co zrobiła, to wzięła centymetr krawiecki, zmierzyła mi obwód prawego bicepsa, czyli zdrowej ręki, później tej ręki, która była operowana. Następnie złapała mnie na nadgarstek i kazała zgiąć rękę prawą, tak samo z ręką lewą. Spytała się, po co w ogóle miałem operację robioną. Powiedziałem zgodnie z prawdą, że lekarz na SOR-ze, który był akurat chirurgiem, powiedział, że to jest jedyna opcja, żeby ta ręka w miarę później funkcjonowała. To tylko wzruszyła ramionami, pokręciła oczami i powiedziała, że decyzja przyjdzie po sztuce. Tak wygląda w Polsce służba zdrowia. Ja nie wiem, po co w ogóle mnie wzywali. Traciłem czas na dojazd,
pieniądze na dojazd, przez to wyjechałem dzisiaj dopiero o godzinie 15. Tragedia. No, taka luźna dygresja. A ja dalej zajmuję się pracą, jazdą. Przejadę jeszcze godzinę i muszę zrobić pauzę 45. Czyli muszę dokręcić tylko pół godziny, bo 15 zrobiłem przy tankowaniu. Zjem jakąś kolację i kolejne 4. Siema. W pół do piątej rano. Katastrofa. Godzina już jest na parkingu, ale jeszcze nie zakończyłem tacho, bo w ogóle nie ma miejsc, żeby stanąć normalnie na pauzę. Stoję tak tutaj o... przed kabinami i czekam, aż coś się zwolni i się wpakuje. Mam jeszcze 45 minut czas pracy, więc mam nadzieję, że w końcu ktoś odjedzie i sobie stanę na pauzę, bo już trochę jestem padnięty, a mówię, nie będę wstawał byle jak, bo zaraz ktoś będzie mnie budził, albo przyjedzie policja, jakbym stał na osobówkach albo coś. Wolę nie ryzykować. Tutaj widzę, że już jeden Polak się szykuje powoli, to może mnie wpuści. W sensie on odjedzie, a ja sobie wjadę. Parkingi są tak zawalone, od Wiednia wjeżdżałem na każdy jeden i katastrofa było przejechać nawet. Ludzie bez wyobraźni stają na łukach, w takich miejscach, że ledwo co się przeciśniesz. Masakra, a człowiek jeszcze jak zmęczony, wiadomo, po nocce, to też ten wyczucie auta trochę inne jest. Oj, masakra, jeszcze jakaś burza idzie ogólnie i pogoda jest taka sobie. Dobra, tyle. Witam, cześć. Kolejny dzień. 28 czerwiec, jest wtorek. O jest, dzisiaj rano zajechałem tu na ten parking o 3.30, ale był tak zawalony, tak jak już wspominałem, bo nie było gdzie stanąć. Praktycznie półtorej godziny musiałem czekać tutaj z boku, aż ktoś zwolni miejsce, żeby mógł się wpasować i zacząć pauzę. Ogólnie wszystkie parkingi od Wiednia do tego, gdzie stoję, zawalone na maksa. Ja nie wiem, co to wczoraj było. No, musiałem stanąć na osobówkach, bo już nie było nigdzie miejsca. Te rajki, rajki są bardzo takie ciasne. Więc nawet jak wyjeżdżali, a na dupach stały też ciężarówki, to ciężko było się wpasować, bo są bardzo ciasne. Tak samo tutaj na osobówkach stały, więc nie szło się wyłamać. No i ogólnie znowu jest ze 30 stopni. Kończę pauzę, zjem jakieś śniadanie i ruszam. Może mnie dzisiaj rozładują. Ale tu wam chciałem jeszcze pokazać, dlaczego wszyscy kierowcy się śmieją z kierowców Girteki, że jeżdżą jak ciapki. Zobaczcie, rajki. Wszyscy stoją w jedną stronę, chłop z Girteki stanął odwrotnie. Dobra. Pauza wykręcona. Startujemy. 552 km do celu.
No i zobaczymy, czy nas ściągną, czy dopiero rano, jutro, czy jak. Uff. 33 stopnie. Straszna duchota jest. No, a dostałem już zlecenie, że po rozładunku jadę na Ferrari po marchewkę. I z marchewką lecimy na Puławy. Tak więc pobawimy się trochę w krajówkę. Tam to rozładujemy. W okolicy później mam jakiś załadunek i na bazę. Później urlop. Więc nic mnie w tym tygodniu już nie wyprowadzi z równowagi, nie zdenerwuje. Wszystko przyjmuję, tak jak ma być, tak będzie. Na spokojnie. Ale czasu mam od groma, bo jest dopiero wtorek. Jakby się udało dzisiaj zrzucić i podjechać pod załadunek, ta pauza, może by jutro załadowali, to czasowo super. Ale zobaczymy. Tymczasem ja dojeżdżam do Klagenfurtu. No. I tyle, mówię. Dawno, znaczy tam 3 miesiące już jeżdżę w podwójnej obsadzie, teraz z Mariuszem. Jakoś tak kurwa inaczej. Jest do kogo się odezwać, z kim pogadać. Tak człowiek sam siedzi jak ten baran. Słucha radia, ogląda Netflixa. Znaczy, słucham Netflixa, nie oglądam, czy się prowadzę. No, tak kurde. Nudy, nudy. Kończymy pauzę i ruszamy dalej. Tutaj już koledzy ustawiają się na noc. A my jeszcze musimy popracować. Ale tu już mało co zostało, 209 km do rozładunku. I potem się okaże, co robimy dalej. Są trzy opcje. Albo to rozładujemy i pójdziemy spać, jeżeli rozładunek będzie trwał długo. Albo jeżeli będzie szybki rozładunek, to rozładujemy i podjedziemy jeszcze sobie na Ferrari. A trzecia opcja, że nas nie rozładują i pójdziemy spać, bo będzie zawalone na firmie, będzie kilka aut w kolejce i dopiero rano nas wezmą. Więc... Są trzy opcje. Ciężko powiedzieć, która jest najbardziej realna, bo w tej firmie, tak już zresztą widzieliście, robią jak chcą, biorą kiedy chcą, więc się okaże wszystko na miejscu. Jeszcze minutka i możemy jechać. Tu mi coś córka wysyła. O, jak tańczy. No, ja już na miejscu. Dojechałem na firmę. 22. 15 gdzieś byłem. Zameldowałem się, dałem papiery. Ale trochę pechowo, bo właśnie gość z Polski przed chwilą też przyjechał. Nie wiem, przede mną dosłownie z 15 minut, bo widziałem, że ściągał pasy, otwierał drzwi. I właśnie się podstawia pod rampę. Tak więc uprzedził mnie o te kilkanaście minut.
No i co? Włoch powiedział, że mogę iść spać spokojnie, bo nie wiadomo, czy mnie wezmą za 2 godziny, za 4, czy za 6, czy jutro. Czas pracy mam do 5 teoretycznie, więc czekam. Chciałbym się dzisiaj zrzucić, żeby po prostu już mieć to z głowy, bo jutro dojadą kolejne auta i znowu będzie młyn. Zrobię sobie kolację, zjem coś, jakiś film puszczę do spania i kimnę się trochę. Mają przyjść i zapukać, jak będą chcieli mnie wziąć. Zobaczymy. Oj. No. Szkoda, 3 godzinki sobie spałem i zapukali. No w 2:30. Ale zapytał grzecznie, czy się podstawiam pod załadunek, czy sobie pauzę kręcę. A tak jak mówiłem, chcę to zrzucić i mieć to z głowy. Wyszła pauza 3 godziny. A więc teraz po rozładunku, tutaj jest zaraz parking. Praktycznie 200 metrów stąd, 300. Pojadę sobie tam, dokręcę 9 godzin i będzie tak jakby 11 zrobiona. Długa pauza, więc spoko. Tak się prezentuje nasze Volvo. No. A dla tych, co nie w temacie, pauza 3 plus 9 równa się 11. Czyli tak jak mówiłem, jeżeli w ciągu dnia pracy wykręcimy 3 godziny gdzieś tam pauzy na załadunku, rozładunku, w oczekiwaniu na takie rzeczy, na rozładunek, załadunek, to później wystarczy zrobić 9 godzin pauzy, żeby wyszła nam pauza długa. A znaczenie ma to takie, że jeżeli zrobimy ten pauzę 3 plus 9, to nie tracimy 15-godzinnego dnia pracy, czyli mogę jutro pracować po raz kolejny 15 godzin. Ogólnie w tygodniu można 3 razy po 15 godzin pracować. Brzmi to, wiadomo, jak dla kogoś, kto się nie zna, dziwnie, no ale tak jest. Już nie będę tłumaczył, jak to tam wygląda tak szczegółowo. Nie każdego to interesuje też, prawda? Żyjemy auto powoli. Zaraz się skończy pauza i ruszamy po marchewkę. O, stoję na takim parkingu z 300 metrów od tej firmy, gdzie się zrzucałem. Tutaj zawsze po rozładunku czy przed rozładunkiem można przyjechać. To jest też taki parking jakby na oczekiwanie, w oczekiwaniu na rozładunek można tu przyjechać, bo tam na placu zwieszą się ze 3-4 zestawy i jest pełno. To wtedy się przejeżdża tutaj, no i się czeka na informację, bo samemu się tam idzie. O, ja tu wczoraj przyjechałem o 2:00, to tylko tam jeden zestaw został, no i ja się postawiłem. Nocka spokojna i zaraz będziemy ruszyć. Dobra, startujemy. Kolega chyba długą pauzę ma, bo przede mną tyle był. Ze 3 godziny szybciej, może 2. Jeszcze stoi. Takie pauzy to się szanuje. No i mówię, to taka mała strefa przemysłowa z parkingiem, gdzie można sobie zaparkować. Niby zakaz jest tutaj wjazdu na tą ulicę, ale chyba dla obcych, bo ta firma tutaj sami od siebie wyganiają czasami, że tak powiem. O, czas na auto, tutaj z drugim zestawem się nie wyminął. Co
tam słychać na firmie. No. Ten żółty, bo firma jest na przodzie tam. Ten żółty ładował się razem ze mną, jest też drugi Green Grade. No i pięknie, punkt druga na wagę. Zważyli, zaniosłem CMR i mam się podstawiać pod załadunek do tunelu. Więc zarąbiście. Dwa auta przede mną, to jeden na inną rampę. Drugi tutaj chyba z pustej skrzyni będzie ładował. Tak więc super. Tak ma być, wszystko zgodnie z planem. Taką robotę to ja szanuję. Najgorsze co, to czekanie godzinami za towarem albo na rozładunek. Nienawidzę. Ogólnie firma przepotężna jest, nie? Zrobimy 45, żeby dolecieć jak najdalej. Dzisiaj spróbujemy w Austrii stanąć. Pewnie będę żałował, bo będę szukał parkingu koło 22.
Może być ciężko, ale cóż, trzeba zaryzykować. Co by w piątek normalnie do domu wrócić. Przypominam, że to ostatnia trasa przed urlopem, więc chciałbym ją skończyć jak najszybciej. A stoję w okolicach Udine, na takim parkingu, duży parking, w miarę pusty, jeszcze kupa odbytu weszło. Pogoda zacna, 28 stopni. Co, jeszcze 10 minut i startuję. Zaparkowałem. Jest, trafiło się takie miejsce na tyłkach. W slangu się mówi na dupach. Tu niestety przejazd, ale już jest prawie godzina 22, więc opcji za dużo nie było. Parking fajny, z toaletą, z internetem, więc spoko. O, szybko skorzystam, zrobię jakąś kolację, film do spania. Na jutro 1000 km. Tak więc jutro zalecimy gdzieś w Polskę i kolejna pauza. W piątek rozładunek, załadunek i baza. Chyba ostatnie wolne miejsce zająłem. Chciałem się tak mocniej przytulić, żeby był przejazd tutaj. Przejazd jest spory, więc luz. Za mną może jeszcze jakaś solóweczka albo bus stanie. I tyle.